projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łukowice. Proponuję, żeby tutaj projekt uchwały również odczytał pan przewodniczący Komisji Rozwoju. Uchwała Rady Gminy Łukowice z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łukowica. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik usta 21, petycja 1372 ze zmianami w związku z artykułem 8 ustęp 2 i artykuł 36 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik usta 2019, pozycja 1282 ze zmianami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, dziennik usta z 2021 roku, pozycja 1960. Rada Gminy Łukowica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie wójta gminy Łukowica w wymiarze miesięcznym w wysokości 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9225 zł. 2. Dodatek funkcyjny w kwocie 2835 zł. 3. Dodatek specjalny w wysokości 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3618 zł. 4. Dodatek za wieloletnią pracę stosownie do nabytych uprawnień wynikających z odrębnych przepisów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Łukowica. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 14/127/20. Rady Gminy Łukowica z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łukowica. Paragraf czwarty. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy Łukowica należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Czytać uzasadnienie? Wydaje mi się, że nie trzeba. Szanowni Państwo, czy są jakieś uwagi, ewentualne poprawki do tego projektu? Nie. O, pan Jan Dyrek i pan. Ja proponuję podać publicznie sumy tych pochodnych. Czyli tak, suma tych pochodnych to jest 90% maksymalnej kwoty i ona wynosi 15 678 zł brutto miesięcznie. Jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan Krzysztof Oleksy. Wysoka Rado, ja czytałem to i no nie wiem skąd wyszło 16% stażu panu wójtowi. Pan wójt jest jeszcze młodym człowiekiem. Naprawdę nie wiem skąd to się wzięło. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan Andrzej Sułkowski, proszę. Ja tylko powiem, że ta kwota jest tylko 10% wyższa, co tutaj Państwo komisja przedstawiła, ale powiem tak, jest w miarę adekwatna do zajmowanego stanowiska i do odpowiedzialności, żeby to też mieszkańcy widzieli, bo co by się tutaj nie podziało w tej gminie, to wójt za to odpowiada. Nie radni, nie urzędnicy, tylko wójt. Także i tak nie ma, to jest ustawowo przeznaczone, tylko 10% więcej wójt dostaje tak naprawdę od szanownych radnych. Dziękuję.
Jeszcze będzie zgłoszenie pan Antoni Kuza i pan Stanisław Bulanda. Ja chciałem jeszcze poprawkę tutaj nanieść do słów pana Andrzeja. Panie Andrzeju, to nie jest tylko wypłata za stanowisko, za odpowiedzialność, tylko za wykonaną pracę przez te ostatnie 3 lata, bo teraz mamy rocznicę od zaprzysiężenia pana wójta, niedawno była, 22 bodajże. Także sami widzimy, jak nasza gmina się rozwija, ile zostało zrobione na terenie naszej gminy. Mieszkańcy jak dotąd bardzo dobrze to oceniają. Wiadomo, że są i przeciwnicy, i zwolennicy, ale liczba zwolenników nadal rośnie i mam nadzieję, że do końca kadencji będzie nadal rosła. Dziękuję. Proszę pan Stanisław. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, panie wójcie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie tego pana wójta, jest takie, jakie jest. Ale trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że pan wójt cały czas jest w pracy. Jeździ za tymi pieniędzmi. Przecież mamy teraz przykład, że jesteśmy jedną z gmin, która dostała najwięcej pieniędzy. Niektóre gminy nam tego zazdroszczą. Przecież mamy teraz możliwość nawet zrobienie tej przebudowy tej oczyszczalni. Byśmy tych pieniędzy nie mieli, jakby nie pan wójt. On cały czas stara się jeździć, załatwiać. A jeżeli chodzi o ludzi, tak jak pan tutaj, pan Kuzar mówił, są ludzie, którzy to bardzo na tych naszych spotkaniach, gdzie się spotykamy, nawet z wójtem tu ostatnio przy odbiorach, ludzie pozytywnie oceniają tą pracę i tak jak można powiedzieć, ludzie są zadowoleni. Zwracają pewne uwagi i zostają te uwagi przez pana wójta od razu zrobione. Także to nie jest tak, że te pieniądze dostaje za nic. Tyle. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan Krzysztof Oleksy. No nie słyszałem odpowiedzi, jeśli chodzi o moje poprzednie pytanie. Pytanie dalej podtrzymuję, ale to trzeba wiedzieć, że to jest bardzo duża podwyżka, to jest 8 tysięcy brutto. Pani Krzysztof, ale nie my radni ustaliliśmy taką ustawę, podjęliśmy taką ustawę, to podjął nasz rząd. Mamy tutaj wśród naszych radnych członków tej partii rządzącej, więc na to akurat wpływu nie mamy. Jak najbardziej na to nie, ale można było dać 80%. Proszę, pan jeszcze Janusz Bieniek chciał zabrać głos, tak? Ja odpowiadając na pytanie pana radnego Oleksego, dodatek za wieloletnią pracę to jest uprawnienie wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Licząc ten staż, wliczamy okresy zatrudnienia na umowę o pracę oraz zgodnie z odrębną regulacją okres pracy w gospodarstwie rolnym, który po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji jest zaliczany jako staż na podstawie odrębnych przepisów. Stąd łączna suma to 16 lat. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś? A skoro już tutaj został przywołany rząd obecnie panujący, pan premier i rząd, to teraz nasunęło mi się takie jedno i słowa jednego z wójtów, pan Piotr Stach, to jest wójt gminy Laskowa, wszyscy doskonale wiedzą. Kiedyś w mediach społecznościowych powiedział jedno zdanie. Dobrze być wójtem, jak się ma takiego premiera i rząd. Jak już ktoś tutaj przywołał premiera i rząd, to tak mi się przypomina. Ale to pani przewodnicząca, to pani Ameryki nie odkryła, to czy tam pan Stach, czy ktokolwiek. Akurat się tak zdarzyło nam rządzić, że mamy ludzi, którzy faktycznie przekazują te pieniądze i możemy korzystać z tego Nowego Ładu i z tego wszystkiego. I świetnie, wpisaliśmy się w to i wykorzystajmy to bez jakiejś rozruby, bez jakiejś gadania na ten temat, bo naprawdę mamy okazję bardzo dobrą, żeby zrobić coś dla tej gminy. Te 20 milionów właśnie to jest decyzja tego rządu, to nie ukrywajmy, tak? To jest decyzja ich, że oni po prostu dają do samorządów te pieniądze. A my tylko mamy lobbować, musimy mieć projekty, musimy mieć takie sprawy przygotowane, żeby my mieli co przedstawić, co my będziemy chcieć robić. To jest tylko nasza rola i zróbmy ją jak najlepiej. Myślę, że będzie dobrze. Wie pan Antoni Kuzar jeszcze?
Odnośnie słów pana Stacha, to chciałem pani powiedzieć, że łatwiej się współpracuje z rządem, który jest z tej samej opcji politycznej. Jak pani wie, to wójt nigdy nie należał do Prawa i Sprawiedliwości, ani nie wywodzi się z tej partii. I ono wszystko się musi prosić, a nie widzę, żeby gmina Laskowa się lepiej rozwijała od gminy Łukowicy, chociaż pan Stach ma o wiele większe możliwości. Dziękuję. Pani przewodnicząca, schodzimy z tematu. Tak, dokładnie. Panie Stanisławie, ma pan rację. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie tutaj tego projektu? Pan Andrzej na pewno w sprawie projektu, tak? Tak, tak. Ja bym tylko jeszcze chciał dodać, żeby byłoby jeszcze lepiej w tej naszej gminie, jakby wiele osób nie przeszkadzało, nie rzucało kłód pod nogi. A jeszcze tylko tyle powiem, że żadne pieniądze, nawet ta maksymalna podwyżka jakby była, nie cofną zdrowia wójtowi, które utracił na początku tej kadencji. To, co się tu podziało, żadne pieniądze. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo, za ten... Ja proponuję, żebyśmy już przeszli do głosowania. Szanowni państwo, rozumiem, że już nie ma żadnych tutaj poprawek, tak? Nie widzę chętnych, zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Łukowica. Proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łukowica? Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy zatem do realizacji. Bardzo pan wójt chciałby zabrać głos. Wysoka Rado, dziękuję za docenienie mojej pracy. Najważniejszą informacją dzisiaj dla mnie jest jednak ta jednomyślność przy głosowaniu Wysokiej Rady nad zmianą w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. Oby tak dalej. Dziękuję.